Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 222. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 132, wersety od 11 do 18. Pan pod przysięgą dał Dawidowi trwałą obietnicę, której nie cofnie. Potomstwo z ciebie zrodzone, posadzę na Twoim tronie. Jeżeli zachowają Twoi synowie moje przymierze i moje napomnienia, których im udzielę, także ich synowie na wieki zasiądą na Twoim tronie. Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie. To jest miejsce mego odpoczynku na wieki. Tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie. Będę szczodrze błogosławił Jego za sobą, Jego ubogich nasycę chlebem, Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a ci, którzy Go prawdziwie miłują, będą się radować. Wzbudzę tam moc Dawidowi, zgotuję światło dla mego pomazańca, okryję wstydem Jego nieprzyjaciół, a nad Nim zabłyśnie Jego korona. Księdze Hioba, rozdziały od 32 do 34, Elichu, młodszy od pozostałych przyjaciół Hioba, wkracza do dyskusji, krytykując zarówno Hioba za jego samousprawiedliwienie, jak i jego przyjaciół za nieudane argumenty. W kolejnych rozdziałach Elichu podkreśla Bożą sprawiedliwość i wielkość, argumentując, że Bóg nie jest niesprawiedliwy i zawsze działa zgodnie z mądrością, nawet jeśli ludzie tego nie rozumieją. I zaprzestali trzej mężowie odpowiadać Hiobowi, gdyż we własnych oczach był on sprawiedliwy. Wtedy zapłonął gniewem Elichu, syn Barakela, buzyta ze szczepuram. Gniew jego zapłonął na Hioba, że się uznaje za sprawiedliwego uboga. Zapłonął jego gniew także na trzech przyjaciół jego, że nie znaleźli odpowiedzi i potępili Boga. Odwlekał jednak Elichu rozmowę z Hiobem, ponieważ tamci wiekiem byli od niego starsi. Gdy Elichu zauważył, że brakuje odpowiedzi w ustach trzech mężów, gniew jego zapłonął. Zabrał głos Elichu, syn Barakela, Buzyta i rzekł. Ze względu na lata jestem młody, wy zaś jesteście już starzy. Stąd się przeląkłem, strwożyłem, nie ujawniłem swej wiedzy. Niech mówią lata, myślałem. Podeszły wiek da poznać mądrość. Ale to duch sam w ludziach to wszechmocnego tchnienie ich poucza. Mądrość nie z wiekiem przychodzi, a prawość nie tylko starcom jest znana. Dlatego mówię mnie posłuchajcie. Niechaj przedstawię swą wiedzę. Czekałem na wasze mowy, waszych dowodów słuchałem, gdy wyście słów szukali, zwracałem na was uwagę. Oto winy Hioba nie stwierdzono, na jego słowa nikt nie odpowiedział. Nie mówcie, znaleźliśmy mądrość. Bóg go pokona, nie człowiek. Nie do mnie on mowy układał, nie odpowiem mu waszymi słowami. Powstrzymani już nie odpowiadają, słów im zabrakło. Czekałem, nie odpowiadają. Skoro stoją i już nie odpowiadają, ja z mojej strony coś powiem, ja także wyjawię swą wiedzę. Gdyż słów jestem pełen, od wnętrza duch mnie przymusza. Me serce, jak wino zamknięte, co chce rozerwać nowe bukłaki. Muszę powiedzieć dla ulgi. Otworzę moje wargi, aby odpowiedzieć. Nie trzymam niczyjej strony. Nie będę schlebiał nikomu, gdyż dusza moja nie cierpi pochlebstw. Wnet by mnie stwórca usunął. Chciej słuchać hiobie mej mowy. Nadstaw ucha na wszystkie me słowa. Oto me usta otwarłem. Język mówi pod podniebieniem. Prawe me serce i mowa. Czysta na wargach jest mądrość. Mnie także stworzył duch Boży i tchnienie wszechmocnego mnie ożywiło. Jeśli zdołasz, odpowiedz, sprzeciw mi się, stań do walki. Tyle co ty wart jestem u Boga, i ja jestem z gliny zrobiony. Oto niech lęk przede mną ciebie nie płoszy, powagą cię nie przytłaczam. Ale ty mówiłeś do moich uszu, słyszałem dźwięk Twoich słów, Czysty jestem bez grzechu niewinny i nie mam zmazy a znalazł on u mnie niewierność za wroga mnie swego uważa nogi me w kajdany baczy na wszystkie moje ścieżki tu nie masz słuszności powiadam bo wyższy jest bóg od człowieka czemu się z nim spierałeś że żadnym swoim słowem nie dał odpowiedzi Raz bowiem Bóg przemawia, i drugi, tylko się na to nie zważa. We śnie i w nocnym widzeniu, gdy twardy sen spada na ludzi, i w czasie drzemki na łóżku otwiera on ludziom uszy, przerażenie budzi w ich sercach. Chce odwieść człowieka od grzechu i męża uwolnić od pychy, uchronić duszę od grobu, a życie od ciosu dzidy. Przez cierpienie nawraca na łożu i przez udrękę w kościach nieustanną. Kiedy posiłek już zbrzydnie i smaczne pokarmy są wstrętne, gdy w oczach niknie mu ciało i nie widać już wychudłych członków, jego dusza się zbliża do grobu, a życie do miejsca umarłych. Gdy ma on swego anioła, obrońcę jednego z tysiąca, co mu wyjaśni powinność, zlituje się nad nim i powie, Uwolnij od zejścia do grobu, za niego okup znalazłem. To wraca do dni młodości, jak wtedy ciało marześkie. Błaga Boga, a on się lituje, w radości oblicze doń zwraca. Przywrócono mu dawną prawość i ludziom swym tak wyśpiewuje. Grzeszyłem, przewrotnie działałem, nie oddał mi on według mej winy. Ocalił mi życie od zejścia do grobu. Moje życie ogląda światło. Oto Bóg wszystko to sprawia względem człowieka dwa i trzy razy, chcąc go uwolnić od grobu i oświecić blaskiem żyjących. Uważaj, Hiobie, i słuchaj. Zamilknij, a ja będę mówił. Masz gotową odpowiedź? Podaj mi. Powiedz, chcę przyznać Ci rację. Jeśli nie. To ty mnie posłuchaj. Zamilknij, a będę cię uczył mądrości. Zabrał głos Elichu i rzekł. Mędrcy, słuchajcie mych słów. Nadstawcie znawcy uszu, bo ucho odróżnia słowa, a podniebienie smakuje pokarmy. Szukajmy tego, co dla nas jest słuszne. Wspólnie rozważmy co dobre. Bo Hiob powiedział Jestem sprawiedliwy, a Bóg mnie prawa pozbawił. Wbrew memu prawu zostałem uznany za kłamcę. Nie goi się rana, a jestem bez winy. Kto jest podobny do hioba, co pije obelgi jak wodę, razem z grzesznymi chce kroczyć i z nieprawymi wspólną iść drogą? Bo rzekł: Człowiek na tym nie zyska, że żyje z Bogiem w przyjaźni. Posłuchajcie więc, rozumni mężowie. Bóg jest daleki od grzechu, wszechmocny od nieprawości. Według czynów każdemu zapłaci, odda każdemu według postępowania. O nie, Bóg zła nie czyni, ani prawa nie łamie wszechmocny. Kto jemu zlecił ziemię, a kto cały świat utworzył? Gdyby tylko na siebie zwracał uwagę, a swego ducha i tchnienie zatrzymał, Zaraz by wszelkie ciało zginęło i człowiek w proch się obrócił. Posłuchaj, jeśli jesteś rozumny, i nadstaw ucha na moje słowa. Czy mógłby rządzić wróg prawa? Potępisz mocarza sprawiedliwego. Czy on mówi do króla, niegodziwcze, a do szlachetnie urodzonych, bezbożniku? On nie schlebia książętom, bogacza nie stawia przed biednym, bo wszyscy są dziełem rąk Jego. Wszak giną nagle wśród nocy, burzy się naród, oni znikają, możnego strąca bez trudu. Jego oczy są na drogach ludzi, widzi On wszystkie ich kroki. Nie ma ciemności, ni mroku, gdzie by się schował nieprawy, bo człowiekowi zwłoki nie zostawia, by stanął przed Bożym sądem. Rozbija mocarzy bez dochodzenia, a innych w ich miejsce osadza. Zna dokładnie ich występki. Nocą ich niszczy i miażdży. Chłoszcze ich jako bezbożnych na miejscu, gdzie są widzowie, za to, że odeszli od Niego, że dróg Jego wszystkich nie strzegli. Z ich winy doszedł go krzyk biednych, a słucha On krzyku ubogich. Choć milczy, kto go potępi, gdy schowa się, kto go zobaczy. On patrzy na męża i naród, by nie rządził człowiek nieprawy i nie był pułapką dla ludu. Lecz jeśli ktoś mówi do Boga: Ponoszę winę, nie chcę przestępstwa. Ty pokaż mi, czego nie widzę, poprawię, co źle uczyniłem. To czy według ciebie on winien odpłacić? Ponieważ odrzucasz, nie ja, lecz ty wybierasz. Więc to, co wiesz, wypowiedz. Powiedzą mi ludzie rozsądni i człowiek mądry, co słucha. Hiob nierozważnie przemawia, to słowa nieprzemyślane. Niech Hiob będzie dokładnie zbadany za odpowiedzi godne przestępców. Bunt przecież dodaje do grzechu i w ręce między nami klaszcze, a przeciw Bogu mnoży słowa. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział dwunasty, Wersety od 1 do 31 to fragment, w którym Jezus naucza o prawdziwej wartości życia i bojaźni Bożej. Ostrzega przed hipokryzją i stara się uwolnić swoich uczniów od trosk materialnych, przypominając, że prawdziwe bezpieczeństwo i sens życia znajduje się w relacji z Bogiem, a nie w gromadzeniu dóbr. Jezus zapewnia, że Bóg troszczy się o każdego z nas. I zachęca do zaufania Jego opiece oraz poszukiwania Królestwa Bożego jako najważniejszego celu życia. Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy, a przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych? U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wrubli. A powiadam wam. Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i syn człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprze się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób, albo czym macie się bronić, lub co mówić. Bo Duch Święty pouczy Was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. A ktoś z tłumu rzekł do niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, Któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole, i rozważał w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u boga. Potem rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o życie, co będziecie jeść, ani też o ciało, w co macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki. Któż z was, martwiąc się, może dołożyć choćby jedną chwilę do wieku swego życia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu martwicie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują i nie przędą. A powiadam Wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele, które dziś jest na polu, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to o ileż bardziej Was, ludzie małej wiary. I wy nie pytajcie, co będziecie jedli i co pili, i nie bądźcie o to zatroskani. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata a Ojciec wasz wie że tego potrzebujecie Starajcie się raczej o jego królestwo a te rzeczy będą wam dodane Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia